Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Oczywiście dzisiaj zagramy sobie Food Champions, będzie trochę o Food Champions, jednak odcinek jest nagrywany no tak w 80% na żywo, więc mecze, które rozegram, będą z żywymi emocjami, z komentarzem również nagrywanym w trakcie meczu. I wreszcie się doczekałem, ponieważ mamy promocję Ultimate Scream związaną oczywiście ze zbliżającym się Halloweenem. Ciekawe karty. Karty, których statystyki zostały ulepszone do końca gry. Nowe karty pojawią się za tydzień i bardzo możliwe, że one będą miały zmieniane statystyki, tak jak to bywało w poprzednich latach. No co jak co, są nieźli ci zawodnicy. Aguero ponownie grywalny, tak bardzo grywalny ze względu na tempo. James Rodriguez, Dele Alli ze zwiększoną defensywą. Ponownie straszna karta Zlatana. No niczym flashback. Właściwie dużo tych kart przypomina takie flashbacki ze względu na to, że mają zwiększone tempo, jak na przykład James. Chciałbym przejść do zadań, ponieważ pojawiło się zadanie o przeraźliwego Jacko. Jak widzimy, nie wczytał się design karty. Czekajcie, to jest jego prawdziwa twarz? Serio? Wygląda beznadziejnie, jednak okej. 10 goli w meczach przetrwania online. 4 mecze squad battles na poziomie minimum zawodowy z minimum... Jest ta piłka dyniowa, okej, to akurat wygląda ciekawie. Strzel gola piłkarzem o tempie max 75 wiedzy. Asystuj 10 razy w meczach rivals napastnikami z dribblingiem max 83 i podaniami minimum 70. Czy lewy czasem nie ma tak nisko, że tak powiem, no nisko ocenionego dribblingu? Wydaje mi się... Czekajcie, no czy Bale jest napastnikiem? To jest dobre pytanie, jak to wszystko jest klasyfikowane, bo Bale ma 82 dribblingu, a Lewandowski, o kurczę, 86. Jak gra będzie mi zaliczała Bale'a jako napastnika, to spoko, ale zobaczymy, jak będzie się robił jakoś sam ten Jacko, to może być. Jednak jeszcze tak o sezonach. Jestem już na poziomie 20. Nagrodą jest złota paczka zawodników premium. I oczywiście paku openingu nie robimy, bo jest to seria bez FIFA Points, a za monety no nawet nie mam za co otwierać paczek i tak bym tego nie zrobił. Więc najpierw otworzymy tę darmową paczkę, a następnie wykonam dwa zadania, które pojawiły się właśnie z promocją, choć chyba jeszcze mamy ważne mecze, więc trochę tego mogę zrobić. Zobaczmy, czy trafimy straszną kartę. No, jest! Walkout! Na was. Ale to jest inform, to jest na was. Inform warty jakieś 60-70 tysięcy i to jest karta niewymienna, Damianku. No właśnie, to jest ten problem, że ja nic w tym momencie nie zarobiłem, więc uwaga, uwaga, będzie to SBC. Ej, co mu się stało? Choler, Keylor, nie strasz mnie. Ale może jakaś straszna karta w środku. Zobaczmy, jest ktoś jeszcze dobry? Joe Gomez, okej. Okay. Szkoda, że te karty są niewymienne, bo już się podnieciłem, że zarobiłem, a tak tu mam niewymiennego Konate. Czyli chyba wykorzystałem swoje szczęście. To niedobrze. Już drugi raz na wasa chyba trafiam, nie? Jednak no właśnie, jeśli chodzi o wyzwania związane z Halloween. Mamy przeraźliwego Milnera, który kosztuje 300 tysięcy, no wybacz James. Jednak ja czekam na jego kartę Toty. Jest też przeraźliwy Navas, który kosztuje 50 tysięcy i właściwie nie wygląda źle, ale nie potrzebuję go. Ja mam zamiar zrobić czarne koty i klątwę wilkołaka, bo potrzebuję paczek. Okej, udało się ukończyć pierwsze wyzwanie, czarne koty. Wszyscy gracze nie wymieni, więc jestem spełniony. Mała złota paczka piłkarzy Prime. Okej, już się przestraszyłem, ale znów miałem kogoś beznadziejnego na ławce, bo tak pojawiło mi się Łukasz. No, przecież piszczka tu nie włożyłem. Okej, mamy, to też nie było żadnych problemów. Takie wyzwania to ja lubię. Siadacie, w minutkę robicie, zgarniamy dwie, według mnie, przyzwoite paczki. Zaraz oczywiście powiem, że były to najlepsze paczki w historii w ogóle mojego kanału, bo trafię Messiego, Ronaldo i w ogóle Ronaldo... tego, ikonę, więc to będzie piękny odcinek. Mam nadzieję, że zostawicie pod nim łapkę w górę. Zobaczmy, czy będzie to jakaś straszna karta? Chyba nie. Też bez ekranów, więc tak jak mówiłem, swoje szczęście wykorzystałem na niewymiennego Keylora Navasa. Wielka szkoda, Getse. Ach, no tak, to była straszna paczka. Nic więcej powiedzieć nie mogę. Trzech rzadkich złotych piłkarzy. Lecimy, lecimy. Proszę. Piękne flary halloweenowe. Otóż nie. Aduris. No fajnie, że wpadli piłkarze za ceną 82, jednak co ja mogę z nimi zrobić? No nic. Dobra, na razie odpoczywamy od tych paczek, po zwycięstwie zrobię jakieś ważne mecze, byśmy spróbowali jeszcze trafić kartę Scream, jednak jak widzicie mam 3 zwycięstwa, no dlatego, że nie miałem za bardzo czasu zagrać więcej meczów przed tym odcinkiem, zagrałem tylko jedno spotkanie i wygrałem ten mecz, no i słuchajcie, był to bardzo ważny mecz, bo widzicie też tytuł tego filmu, prawdopodobnie tytuł tego filmu, setka Lewandowskiego. Udało mi się dobić, właściwie przebić barierę 100 strzelonych bramek naszym wspaniałym polskim napastnikiem, 102 gole w 90 4 meczach i na dodatek 37 asyst. To jest wynik nieprawdopodobny i teraz widzicie oczywiście w tle, jak do tego doszło, że lewy zdobył setną bramkę. No powiem wam, że to był jego niesamowity występ. Ten drugi gol,
No coś pięknego, po prostu coś pięknego. To jest właśnie cały Lewandowski. To w jaki sposób położył obronę. Ta bramka, która pokazała jego klasę, była właśnie golem numer 100. Jednak Robert w tym meczu na tym się nie zatrzymał, ponieważ następnie zdobył hat-tricka. No taki zwykły lobik, a następnie dobitkę na pustą bramkę. To był już jego czwarty gol w tym meczu, a 102 gol dla nas w tym sezonie, choć myślę, że ogółem to byłby jakiś 150 gol, bo nie pamiętam niestety, ile bramek zdobyłem jego zwykłą złotą kartą. No ale dobrze, czas zagrać, czas garnąć kolejne zwycięstwa. Mam nadzieję, że będzie się grało w miarę dobrze. Posłuchałem się widza i wrzuciłem tutaj Rusi, Jonka, Semiro, Nadal ma tyle samo zgrania. No będę zbierał na tego Mendiego, żeby cała drużyna miała pełne, prócz Dembele, i będziemy cisnąć. No i to jest fajny zespół. OKS Olsztyn, no nie z Polakiem. Nie z Polakiem, dlaczego? W sensie ja was kocham i w ogóle, ale nie chcę na was trafiać w grze. Ale muszę przyznać, że rywal ma naprawdę fajny skład, bo no jednak duet Rashford-Lewandowski to jest coś, o czym myślałem, choć teraz tak właśnie przez te karty halloweenowe. Kto wie, może nawet można do takiego pomysłu wrócić, bo z lewej strony mogłem zrobić Dele Alliego, w sensie kupić go, albo Jamesa Milner. No nie będę robił SBC za 300k. Czekajcie, bo chciałbym wrzucić piłkę. Nie tak. Lewandowski mojego przeciwnika, ale to jest zwykła wersja tam. Biednie. Czas na odpowiedź naszego Roberta. A co tam? Uderzę z pierwszej. I mamy chociaż rzut rożny. Zawsze coś, choć mogłem się zatrzymać, jakoś pokombinować, ale ja muszę pokazywać przeciwnikowi, że ja potrafię dużo. Tak. Bo potrafię. Jest Casemiro. No, on strzelił kilka bramek w karierze, ale nie chcę, by strzelał dzisiaj. Bale zablokowany w ostatniej chwili. Okej, mamy rzut wolny i słuchajcie, nauczyłem się strzelać zewnętrzną częścią stopy. I chciałbym wam to pokazać. Okej, nie rusza się bramkarzem mój przeciwnika, więc spróbujmy to zrobić. Powinno być idealnie. Zobaczmy, Robert Lewandowski. Mocny strzał! Siła była idealna. Jednak kierunek. Zabrakło precyzji, bo gdybym był bliżej słupka ustawiony, gdybym celownik ustawił bliżej słupka, byłaby piękna bramka. Ale widzicie, że to jest możliwe. Bo już się bałem, że ten nowy system, no gdy już sobie tam kupię kiedyś Roberto Carlosa czy coś, nie pozwoli nam na zdobywanie bramek właśnie w stylu, że tak powiem, Brazylijczyka, ale na szczęście wszystko jest możliwe. Tak samo jak możliwa jest strata piłki w tym momencie, ale zaraz też jej odbiór, prawda? Oby. O to chodziło, piszczu. I strata, o to chodzi. Dajemy pograć przeciwnikowi, mam dobre serce. Dembele, ładnie. Próba gry z pierwszej piłki, Bale. Czysta sytuacja, uderza. Mamy to, 1-0. No i możemy cisnąć. Prowadzimy. Rywal nie oddał żadnego celnego strzału, ale mówię, no po pierwsze granie chodzi jakoś idealnie i myślę, że mój przeciwnik czuje dokładnie to samo, a po drugie jednak, no ja staram się grać dobrze w defensywie. Na razie w tej lidze weekendowej powiem wam, słuchajcie, mam notesik swój, straciłem tylko 5 bramek, a strzeliłem łącznie z tym meczem 15. Według mnie dobry rezultat. Bale do Dembele, złe podanie, ale jeszcze piłka wraca do Francuza, ten muśnie to do Bale'a. No i przepraszam bardzo, że w takim stylu, ale mamy 2-0. Oho, wchodzi Salah za Lingarda i Silva za Goreckę. Zakładam, że jest to, a właśnie to nie wiem, który Silva. Prędzej stawiałbym na Bernardo, okej. Będzie trochę groźnie, bo Salah, mnóstwo tempa, świeże siły, ale spokojnie. Ja lecę po kolejną, ja się nie zatrzymuję. Groteska, proszę państwa, mój środkowy pomocnik nie może oddawać tak beznadziejnych strzałów. No sorry, ale w tym zespole są pewne standardy, a War by lepiej uderzył. Piszczek właściwie by lepiej uderzył, zaraz Niemiec wróci na pozycję prawego obrońcy i skończy się dzień dziecka. Tak stwierdziłem, że będę Piszczkiem grał tam, gdzie jest jego miejsce, ale z tego co widzę, miejsce Gorecki nie jest na środku pomocy najwyraźniej. Oj, lewy. Za długo, zdecydowanie za długo to wszystko trwało, choć będzie bramka. Lewandowski, cicho, ja się nie ruszałem, sam mi się ruszył. Ej, lewy, Akanji, więcej mówić nie muszę. Jestem ciekaw, ile obecnie kosztuje Szwajcar, stawiam, że jego cena spadła, ale prawdę mówiąc nie czuję różnicy pomiędzy nim a Lenglet, więc cieszę się, że na niego postawiłem. Zapłaciłbym równie dobrze za niego z jakieś 70 tysięcy. Piszczek. I zobaczmy teraz Dembele do Casemiro, który odbił się od obrońcy przeciwnika. 2 minuty do końca. No i oczywiście sędzia coś doliczy. Wypadałoby bronić teraz. I bronię. A ja nadal nie mogłem przeprowadzić zmiany. To jest najgorsze. Zapauzowałem, w sensie zakolejkowałem chyba z 20 minut temu. No to jak nie mogę zrobić zmiany, to chociaż trzecią bramkę mogę zdobyć, nie? Chyba tak. Podanie do środka, Usman Dembele. Zgranie by tego nie zmieniło. Halo?
Hernandez. No, dziękuję. Dziękuję za mecz. Pozdrawiam cały Olsztyn. Mam nadzieję, że miasto ogląda mój kanał. Jeśli tak, to dziękuję bardzo. Ciężki mecz, no ale statystyki straszne. I z mojej strony też dokładność podań, ale dokładność podań tylko pokazuje według mnie, że jednak coś nie tak jest z gameplayem, no. Zaraz otrzymam złotą paczkę zawodników premium, jeśli wygram dwa mecze w Food Champions. Super, ale tak jak powiedziałem, w międzyczasie chciałem teraz zrobić ważne mecze. Choć czekajcie, bo mamy jeszcze kluczowe spotkania. Z tego co widzę, to wraca co jakiś czas. Nagrodą są dwie rzadkie karty. Trzech srebrnych, dwóch rzadkich. Okej, do zrobienia. No i cyk, mamy to dwóch rzadkich piłkarzy, z czego jeden z nich to Mbappe. Według mnie bardzo się opłacało i teraz wykonam jeszcze, tak myślę, z dwa ważne mecze. Nagrodą jest złota paczka zawodników premium. O, i tutaj też mamy. To zrobię, jeśli oczywiście mogę, Manchester United i wszystko wygląda fajnie. Pierwsze wyzwanie zrobione, jeden piłkarz Manchester United użyty. Jestem ciekaw, czy w ogóle ich ceny poszły do góry. No, zakładam, że 700 monet bym dostał. Okej, czas na kolejne dwa. Dortmund Mönchengladbach zrobione. I ostatnie wyzwanie, Atletico Madryt Valencia, również ukończone, jakoś łatwo, ale nie narzekam. No i wiecie co, tak, no już mam cztery paczki do otworzenia, ale no tu dostanę złotą paczkę premium, ale jeszcze paczkę z zawodnikami, dobra, to zrobię. Mamy to. A więc dobrze, mam pięć fajnych złotych paczek do otworzenia i powiem wam tak, jeden walkout oznacza, że ja wbijam elitę 2 w tym tygodniu. Niech paczki powiedzą mi przyszłość, bardzo długo ładował się ten ekran, jednak... Nie ma walkoutu, ale będą ekrany, ponieważ to wszystko było takie ślamazarne. Teleż, którego kupiłem, więc zarabiam w tym momencie 5-6 tysięcy? Spoko. Okej, rozprawmy się z małą paczką piłkarzy Electrum Prime. Cokolwiek, pogubiłem się w tym nazewnictwie, jest to zdecydowanie za długie, ale długi nie będzie ten, bo no. I już robi się coraz lepiej. Mała złota paczka piłkarzy Prime. Trzech rzadkich złotych. Karta krzyku? Chciałbym krzyknąć, ale chyba nie w tym momencie. Nie ma walkoutu, ale no kurczę, bo czasami naprawdę mam wrażenie, że jakoś inaczej się to wszystko świeci. Może to też zależy od oceny ogólnej, bo Suso oceniany na 82, tak przyzwoicie, ale co mi taki Suso da? Co tym razem? Dobra, na razie też tak się inaczej świeciło, a koniec końców mamy Giru. Czekam na jakiś boom, ale się nie doczekam, no niestety, więc chyba nie będzie tej elity dwójki. Specjalnie powiedziałem dwa, a nie że trójka, bo wiecie, bałem się, że jednak ta wróżba się nie uda. Są ekrany, tylko kto to będzie? Portugalia. Znów Pizzi, środkowy pomocnik z Portugalii. Naprawdę chcecie mi powiedzieć, że aha, Moutinho, ja myślałem o Nevesie, który ma 82, przecież to oczywiste, Damian, że takie karty nie mają. Ale zapomniałem, kompletnie zapomniałem o tym piłkarzu, jest też Lukajowi i też w duplikatach. Więc no słuchajcie, no coś tam zarobię na pewno, więc nie marudzę. Okej, najważniejsze jest to, że nie gram z Polakiem. Przeciętna drużyna z Premier League, jednak w odpowiednich rękach może mnie zniszczyć. Bale? Najprościej jak się da. Robert Lewandowski, petarda z dystansu, ale jest delay, no niestety. Nie wyszło mi precyzyjne ukończenie, ale ja nie potrzebuję wymówek. Serio, to mogłem bramkę teraz strzelić, no cholera, co to ma być? Kurde, no taki piękny skład trafiliśmy, to jestem przekonany, że teraz gość będzie miał z dwie ikony. Ach, jak ja nie lubię, bo to był mecz do wygrania, ja czułem, że ten mecz da się wygrać, a teraz no boję się, dawać mi te ikony, no prawie jak ikony, bo jest Kante. Okej, mój przeciwnik gra bardzo wysoko swoimi bocznymi obrońcami. Spójrzcie na minimapę. Wszyscy ustawieni z przodu. A to będzie bramka. Oczywiście, że nie. Więc wracając do jego ustawienia obrońców. To jest dla mnie idealna okazja do błyskawicznej kontry. Gram bez skrzydłowych, ale tu wystarczy kilka prostopadłych piłek i mamy to. Lewandowski. Ucieka N'Golo Kante. Robert Lewandowski. Mocne uderzenie. Mamy 1-0. To mnie bardzo cieszy. Gol numer 100. On strzelił w tym pierwszym meczu, który wygrałem. Kurczę, nie pamiętam. Chyba nie, chyba tam był dwa razy Bale, więc gol numer 103. I proste podanie środkiem. Bale już kontuzjowany, podanie do środka. Akcję kończy Leon Goretzka, dobitkę na pustą bramkę 2-0. No i tym razem będzie to chyba przyjemniejszy rage quit. To mi się podoba. Czas na ostatni mecz w dzisiejszym odcinku, Twitch. Gość z Twitcha? Serio? Chcesz mi powiedzieć, że nie jesteś Polakiem i używasz naszego logo Federacji? Szacunek. Nie będę ukrywał, nie pogardzę również jakimś szybkim rage quitem, jednak jeśli gość miał Twitch w nazwie, to oznacza, że pewnie jestem na streamie. Czy coś, to super. Stresuję się trochę, jak ludzie oglądają moje mecze. Dobrze, że na YouTube ich nie wrzucam.
Uwaga, Timo Werner. Serio? Okej, okay, fajnie. Roussillon, ładnie. I czekamy na Bale'a. O to chodziło. Lewy, gdzie jesteś? Nie na liście strzelców, niestety. Bale w tempo do Dembele, to powinna być bramka. Usman Dembele, mocne uderzenie. Ale słuchajcie, ja to nie wiem. Lewandowski w ogóle nie podłączył się do tej akcji. To jest idiotyczne, sorry. Ale taki napastnik w rzeczywistości idzie do końca. Zamiast czuwać na dobitkę, lewy, sterowany przez komputer, stanął w miejscu i to jest irytujące, bo sorry, ale co, zaraz rywal będzie miał identyczną sytuację i znając życie, tam będzie akurat ktoś do dobicia. Gościu, jestem mistrzem defensywy, prócz tej pierwszej bramki straconej, więc proszę mi tu nie kozaczyć tymi dragbackami. Usypiasz mnie. Dembele, ja gram szybki, bezpośredni futbol. Lewandowski, no i znów mnie blokuje jakiś kasztan. Co tu się dzieje? Rany boskie. Ja kompletnie nie mam kontroli nad tym meczem. Po nagraniu odcinka ja czekam chyba do 24 i dopiero wtedy gram następne spotkania. Bale. Teraz. No dramat. I słuchajcie, gdy raportowałem wam moje mecze o elitę, ja mówiłem, że mi szło dobrze. No, szło mi dobrze, bo było płynne. Nie miałem żadnego meczu z delayem. Tutaj już cholera, Werner mi trafia. Znaczy, to jest dobry zawodnik, ale mi się nie podoba, że mi nie wychodzi. Mi nie wychodzi, to mnie najbardziej denerwuje. Też chcę trochę podryblować. Jest lewy. Spalony. Nie ma. 2-1, okej. Okay. Śmiesznie. Nie, bez jaj, bez jaj. Brawo Neuer. W sensie, musiał to obronić. Gdyby to puścił, grałbym, nie wiem, Gikiewiczem. Bardzo słaba pierwsza połowa. 5 strzałów celnych i to mnie właśnie wkurza, że... No były te uderzenia, ale co z tego? Nie najlepsza kontrola piłki przez Niemcy, ale jest też Bale. Gareth Bale. No i to powinno się skończyć golem. Mamy to. 2-2. Gareth Bale z ostrego kąta daje nam prowadzenie w tym spotkaniu. Jestem w szoku. Autentycznie jestem w szoku, że to zmieścił, ale właśnie dlatego ja postawiłem na niego, jeśli chodzi o naszą drużynę, bo on umie. On po prostu umie takie rzeczy. No i okej, mecz rozpoczyna się od nowa, to mnie bardzo cieszy. Czas wyjść po raz pierwszy na prowadzenie. Oho, wypożyczony Hazard. Super, boisz się mnie, ja to wiem. I ładnie mu podałem piłkę. Modric. Panowie, organizujemy się i lecimy z jakąś fajną kontrą. O tym właśnie mówiłem. Robert Lewandowski szybszy od Akanjiego, ale muszę być sprytniejszy od przeciwnika. No tak, to kapitalnie to rozegrałem. Podanie, Usman Dembele, wycofanie i to powinien być już koniec meczu. Brawo Neuer, będzie dogrywka. Niestety Bale musisz opuścić boisko. Wchodzi Ben Yedder, bo jestem bardziej przyzwyczajony do niego niż do Martiala, no. Takie życie. Werner będzie podawał do środka, bardzo przewidywalne, tylko no niestety piłka trafia prosto pod nogi Hazarda, byłby spalony. Ale tak to gramy dalej, jednak nie gramy dalej. Jeszcze asystę mu zaraz zrobię. Mocne uderzenie, z 11 metra. Nie wiem, czy mogę obwinać bramkarza, ale wkurza mnie taki brak reakcji. Robimy to, ja jeszcze wrócę. Kurde, ale gram z naprawdę takim typowym graczem, który chce wkurzyć swojego przeciwnika. Nawet to całe tifo obejrzał i pewnie teraz chce zrobić zmianę, by, nie wiem, piątkę z tyłu uruchomić, cokolwiek. Ale jeśli naprawdę to jest streamer, to rany. Usnąłbym na jego streamie. A tak to cyk, Ben Yedder, nie ma rzutu karnego, niestety. No i pewnie jest już po meczu, gość zaraz będzie grał na czas, ja to czuję. O, przejęcie, więc możemy grać... No nie, 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 gameplay jest do dupy. No i zobaczcie! Ma to ujedne! Żaden mój mecz z 30 w poprzedniej lidze weekendowej nie miał takich rzeczy. No nie, bo wszystko było płynne. Lecimy, czas na ostatnie chwile tego odcinka, tak jak przypuszczałem, piątka z tyłu. Kto by się spodziewał? Ja nie wiem, czy wy to czujecie, ale Memphis! 3-3. 3-3. Muszę się napić. Czy swoją piątkę z tyłu to wiesz, gdzie możesz wsadzić pacanie? Spokojnie, spokojnie, obejrzyjmy sobie wszystkie animacje.
Bardzo mi się one podobają. Ale to jest cudowne, nie? Gość ustawia piątkę z tyłu i traci bramkę na dosłownie chwilę po zmianie formacji. Ach. Lewy. Lewy. Podanie do środka. Memphis. Tak! O rany, takie mecze to z przyjemnością się zdobywa bramki w takich meczach. Na pustaczka. Super. Robimy to, panowie. I teraz ja powinienem piąteczkę z tyłu, nie? Szkoda, że Memphis nie trafił, ale Goretzka wiedział, gdzie ma być. No i cyk, no jedziemy tam. Och, nie wyszło ci podanie. Och, przykro mi. Powiem krótko, Dix United nie pokonasz w taki sposób. Ale nie ukrywam, trochę chcę mi się śmiać, bo naprawdę, no już zmienił sobie to ustawienie. On klepał pół meczu. Ale czy warto było, mój drogi przyjacielu? No nie warto. Nie warto było. No ja w ten piękny sposób wbijam srebro 3. Mnie nie można denerwować. Powiem wam tak. Kiedyś, gdy się denerwowałem, to przegrywałem, ale obecnie, gdy ja się denerwuję, to ja się staję bestią. I wydaje mi się, że powinienem otrzymać fajną paczkę za wygranie w sumie 50 spotkań w właśnie Food Champions. Tak też się stało. No widzicie, już ten złoty gołd, złota koza coraz bliżej. Bardzo mnie to cieszy. Trafmy teraz wreszcie jakąś super kartę, bo muszę wrócić do dobrego humoru. Lecimy. Ultimate Scream. 3 rzadkich złotych zawodników. Chyba 3. albo 4. raz otwieram tę paczkę. Długo się to ładowało, czyli... Walkaucik? Nawet bez ekranu, więc mam to gdzieś. To, że się długo ładuje, to prawdopodobnie oznacza, że są po prostu lagi. Ojej, aż mnie głowa rozbolała. Warto było wbijać 50 zwycięstw Food Champions właśnie dla tych zawodników. Okej, słuchajcie, dzisiejszy odcinek kończę z bilansem 6-1. Jestem z tego zadowolony, bo prawie było 5-2. Robimy to, lecimy po top 100, brakuje mi kilku zwycięstw, ale damy radę. W tym momencie niestety mam pełną kartę pamięci, więc niestety nie widzicie już mojej pełnej buzi, więc chcę wam podziękować za oglądanie. Trzymajcie kciuki, bym nie zwariował do końca Food Champions, bo gameplay jest naprawdę okropny, serwery nawalają, ale taki dobry gracz jak ja jest w stanie walczyć ze wszystkim. Życzę wam miłej soboty, do jutra, cześć!